Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Rzekła do niego Marta, wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł. A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, usiądźcie. Słuchajcie, to jest jeden chyba z takich bardzo niewielu, chyba jak nie jedyny taki fragment z Ewangelii, w którym jest mowa o tym, że Jezus płacze. Nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest jedno zdanie. Jezus zapłakał. Jezus, Zbawiciel, Król, który wszystko potrafi, wszystko może, a jednak stojąc przy grobie swojego przyjaciela, zaczął płakać. Tak bardzo go pokochał, tak bardzo był blisko niego. Moi drodzy, sądzę, że Pan Jezus tak dzisiaj działa w tej Ewangelii, aby coś nam pokazać. Zobaczcie, on mógł od razu pójść, kiedy usłyszał o tym, że Łazarz jest chory. Ale został jeszcze 2 dni. W ciągu tych paru dni Łazarz umarł i wtedy Jezus idzie właśnie do niego. Zobaczcie,
To jest niesamowite, bo dzisiaj Pan Jezus nam bardzo mocno pokazuje, że On jest naprawdę tym, który potrafi wszystko zrobić w naszym życiu. Że potrafi nawet wskrzesić do życia, przywrócić. Moi drodzy, zobaczcie też taką jedną rzecz, że my niekoniecznie musimy być nieżywi, żeby Pan Jezus nas wskrzesił. Ale możemy mieć takie momenty w swoim życiu, w których czujemy, że brakuje w nas życia. Że jesteśmy, chociaż żyjemy fizycznie i może być nawet wszystko z nami ok, jeżeli chodzi o zdrowie, ale gdzieś są różne sytuacje i jakieś trudne momenty, które wprawiają nas do grobu. Wprowadzają nas do miejsca, gdzie właśnie myślimy, że już nie ma szansy na poprawę, że już jest wszystko za nami zamknięte, że nie ma szansy wrócenia do tego, co było dobre. Czasami może być tak, że poprzez różne, no wiecie, sytuacje życiowe stajemy już w takim punkcie swojego życia, że no Panie Boże, no nie żyję. Nie ma szans. Nie ma szans na zmianę. Nie ma szans na to, aby coś się dobrego w moim życiu pojawiło. Bo na przykład, nie wiem, bo pojawił się jakiś grzech mój. Czy pojawiło się jakieś zło w moim życiu? Ktoś ode mnie odszedł, ktoś się mnie opuścił, ja kogoś opuściłem. Coś się wydarzyło takiego, co nagle dosłownie zwala z nóg. Moi drodzy, i to czasami w takich sytuacjach możemy mieć takie myśli, że nie tylko opuścili mnie wszyscy, moi najbliżsi, przyjaciele, ale też i sam Pan Bóg. Może Łazarz mógł tak myśleć w godzinie swojego konania, że nawet ten Jezus, jego najbliższy przyjaciel, po prostu nawet nie przyszedł. A zobaczcie, co on robi. Jezus przychodzi do miejsca, w którym jest grób Łazarza. Tam płacze i wyciąga Łazarza z grobu. Moi kochani, i tak jest też z nami, moi drodzy, że ilekroć my myślimy, że już jest z nami źle, że już jest z nami niedobrze, że nie ma żadnej szansy na poprawę czy zmianę naszego losu, to zobaczcie, że wtedy jest Pan Bóg najbliżej. Wtedy jest Jezus najbliżej właśnie. I właśnie On wtedy zaczyna bardzo mocno i konkretnie działać. Moi drodzy, możemy być w naszych grobach. Możemy być tam wrzuceni przez innych ludzi, przez samych siebie też. Ale tym, który chce nas zawsze wyciągnąć z tego, to jest właśnie Pan Jezus. I zobaczcie, co się dzieje. Nawet Marta mówi, że no ale Panie, to już jest koniec. On już od 4 dni leży w grobie. Już śmierdzi. A dla Niego to nie ma żadnego problemu. Dla Pana Jezusa to nie jest żaden problem. Moi drodzy, popatrzcie, może sobie przypomnijcie jakieś takie sytuacje, które czy w ostatnim czasie, czy jakiś czas temu były dla was takimi sytuacjami, które się wydawały bez wyjścia. Beznadziejne, bez szansy na poprawę. A zobaczcie, a jesteście tutaj. A Pan Bóg jakoś was z tych sytuacji wyprowadził, czy wyprowadza w tym momencie. Ja myślę, że tutaj warto mieć zawsze gdzieś w tyle głowy to taką myśl, że cokolwiek się dzieje z moim życiem, to Jezus jest zawsze przy mnie. Bez względu na to, czy ja Go czuję, czy Go nie czuję. Czy jestem w takim etapie radości, czy smutku. On jest ze mną zawsze. I On widzi, że tam, gdzie dzieje się jakieś zło, to tam trzeba od razu przyjść i ratować.
Moi drodzy, inną rzecz chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć. Zobaczcie, jaka tu jest też jednak postawa Marty i Marii, że w momencie, kiedy Łazarz choruje, one od razu posyłają po Jezusa. Jak Jezus przychodzi, to też Marta mówi o tym, że no właśnie, ty jesteś, że mój brat zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania. Ona nadal wierzy w to. Ale zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Czyli zmartwychwstanie już teraz do Niego przyszło. Do Łazarza, do Marty i do Marii. Skoro Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem, to też potrafi zdziałać tak, abyśmy my powstawali z martwych, z różnych naszych grobów, naszych trudności, naszych ciemnych miejsc, naszego grzechu. To On pierwszy wyciąga rękę. Sami nie jesteśmy w stanie, ale to On zawsze pierwszy działa. I to, co możemy zrobić, moi drodzy, to też tak podziękować właśnie Jemu za Jego obecność, za to, że On zawsze słucha nas. Ale że działa też po swojemu. Zobaczcie, to wskrzeszenie to miało też konkretne zadanie, aby pokazać innym też, że Jezus jest Zbawicielem. I czasami nasze trudne sytuacje w naszym życiu mogą też prowadzić do tego, aby pokazać Bożą łaskę, Boże działanie, że skoro Pan Bóg potrafi tak pięknie działać w moim życiu, potrafi też działać w życiu innych ludzi i na odwrót. I prośmy Pana Boga właśnie o taką łaskę, abyśmy zawsze byli w Niego wpatrzeni. Abyśmy zawsze byli tymi Jego przyjaciółmi. Amen.